W dzisiejszym odcinku opowiem Ci bez owijania w bawełnę, ile zarabiałem dokładnie na samym początku kariery jako Copywriter, ile dokładnie zarabiam teraz. Opowiem Ci krótko, w jaki sposób Copywriter zarabia, od czego zależą jego zarobki i co zrobić, żeby zarabiać więcej, jaką dniówkę można wyciągnąć i co jest ważniejsze niż zarobki Copywritera. Teraz będzie króciutkie intro. A ty w tym czasie masz te 8 sekund, żeby zostawić suba dla YouTube'a, kliknąć lajka like dla Spotify'ka. To pomoże mi tworzyć więcej takich materiałów, dzięki którym copywriterzy w Polsce będą trzepać lepsze siano. I ty, mam nadzieję, będziesz wśród nich. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema! Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to nazywam się Daniel Bartosiewicz. W copywritingu, w content marketingu jestem od 2019 roku. Niedawno, tak z półtora roku temu, przekroczyłem barierę 10 tysięcy złotych miesięcznie. Zdarzają się jeszcze miesiące, że nie złapię dychy, ale to już raczej jest wyjątek od reguły niż reguła. I, I po co ci o tym mówię? Nie po to, żeby się chwalić i nie po to, żeby ci pokazać, jakim jesteś słabym copywriterem, jeżeli nie zarabiasz dychy na łapę. Tylko po to, żeby Ci pokazać, że da się. I też, żeby była jasność, to nie jest tak, że od razu zarabiałem taką kasę, przechodziłem w swoim życiu momenty, kiedy zarabiałem gówniane pieniądze z copywritingu, ale stanowię żywy dowód na to, że się da z tego wyjść. Jeżeli tylko podejmujesz odpowiednie kroki, to możesz dojść do sensownych zarobków typu dycha i więcej złotych. I Jeżeli oglądasz ten podcast od jakiegoś czasu, jeżeli to nie jest nasze pierwsze spotkanie, to zdarzyło ci się pewnie widzieć moich gości, którzy też czepią dobre hajsy z copywritingu, także da się i nie są to odosobnione przypadki. Wypadałoby zacząć od tego ile średnio zarabia copywriter albo co pokazuje Google, kiedy wpiszesz zarobki copywritera. Ale ja tu jestem trochę sprytniejszy i wpisałem sobie po prostu w perplexity ile copywriter zarabia i to narzędzie mi przetrzepało wyniki wyszukiwania, mówiąc, że nawet trafiłem tutaj jako źródło, jest mi z tego powodu bardzo miło. Ten link link do tego artykułu będzie w opisie, chociaż on już jest trochę stary, sprzed czasów ogromnej inflacji. I tak, średnie wynagrodzenie copywritera wynosi około 5620 zł brutto, czyli 4161 zł netto według portalu JobTed Polska. Średnie zarobki w 2023 roku wyniosły około 3700 zł netto z widełkami od 3000 do 8000 zł brutto według raportu Sedlak i Sedlak. W zależności od doświadczenia, początkujący copywriter weźmie 15-20 zł netto za 1000 znaków ze spacjami, specjalista 35-40, senior copywriter 60 zł netto za 1000 znaków i więcej. W zależności od formy zatrudnienia, zarobki mogą być bardzo zróżnicowane, od 1700 do 15000 zł miesięcznie. Ale to badanie przeprowadzała Sylwia Rozpondek na próbie 153 kopików z grupy na Facebooku, co jest kompletnie niereprezentatywne, bo zawęża średnie zarobki tylko do kopików z Facebooka, a nie pokazuje szerszego spektrum. Szersze spektrum pokazał raport UZMI z 2019 roku. W 2019 roku było badanie UZMI na próbie 1242 osób, przy czym zaznaczam, że cała ta próba to byli freelancerzy, nie tylko copywriterzy. Więc ilu copywriterów było w środku? Nie wiem. W każdym razie z ich badania wyszło, że 44% freelancerów, copywriterów zarabia do 1000 zł. 26% copywriterów między 1000 a 2000. 14% od 2 do 3 tysięcy, 12% od 3 do 5 tysięcy, a powyżej 5 tysięcy zarabia tylko 5%. I ja pamiętam dane z tego raportu, nie mogę się teraz do niego dogrzebać, ale powyżej 10 tysięcy zarabia tylko 1,3% copywriterów w Polsce, według NewsMe. Ale nadal grupa 1242 osób, z których nie wszyscy są copywriterami, jest trochę za mała, żeby wyciągnąć z tego jakieś konstruktywne wnioski. Myślę, że przy liczbie copywriterów w Polsce według contentwriter.pl 75 tysięcy, cokolwiek poniżej 5-7 tysięcy osób, które się trudnią copywritingiem, wyłącznie copywritingiem, nie będzie miarodajne. Ale do tego być może dojdziemy, ale prawdopodobnie nie dojdziemy, dlatego że copywriterów wszyscy praktycznie mają w dupie. Aktualne raporty USMI niestety nie pokazują nie rozbijają zarobków na copywriterów, wirtualne asystentki i itd., tylko pokazują freelancerów jako całość, i to też trochę zaburza nam wyniki. Zapytałem też Perplexity o zarobki copywritera za granicą, i według portalu Glassdoor takie zagraniczne usmi, średnia roczna pensja copywritera zatrudnionego na etacie w Stanach to jest dla początkującego około 55 tysięcy dolarów rocznie czyli, jak widać, 18 tysięcy złotych. Doświadczony weźmie 65 452 podzielić przez 12 czyli 5,5 prawie tysiąca dolców razy 4 mniej więcej złote 21800 i doświadczony 10 lat doświadczenia 84 349 podzielić przez 12 razy 4 28 koła. Natomiast freelancerzy biorą początkujący między 25 a 50 dolców za godzinę czyli i albo 5 do 20 centów za słowo. Doświadczony weźmie 100 do 200 dolców albo, 10, albo od 10 centów do 2 dolarów i więcej za słowo, a topowi copywriterzy i Ghostwriterzy biorą 6 e, sumy miesięcznie. Żeby nie było, że to jest jakaś e, ściema, że te sześciocyfrowe sumy, to u mnie na kanale jest odcinek z Dakota Robertsonem, e, z gościem z Kanady, który wyszkolił copywritera, e, Ghostwritera. I gościu zarabia 91 tysięcy dolców w swojej agencji, zarabia, przynosi. E, ma przychodu, bo przychód to nie zarobki. E, 91 tysięcy dolców miesięcznie. To tak, jeśli chodzi o średnie. Przy czym, czy ciebie powinny obchodzić średnie? Tak jak to się czasem mówi: jeżeli ja nie biję swojej kobiety, a mój sąsiad bije swoją kobietę, to statystycznie obaj bijemy, bijemy swoje kobiety co drugi dzień. Statystyka z statystyką, ale jak się napatrzysz na statystykę i pójdziesz i zażądasz dużej kasy jako początkujący copywriter, to prawdopodobnie zlecenia nie dostaniesz i rzeczywistość cię zweryfikuje. Więc teraz pokażę ci bardziej realne dane, czyli moje własne dane, dane, co do których jestem pewien, że mogę, mogę je potwierdzić, bo po prostu tyle hajsu biorę. Tutaj mam mój program do wystawiania faktur. W lutym akurat zmieniałem księgowość, także stycznia ci nie pokażę ale mamy luty i jest 9125 netto. 20 20740 netto. Kwiecień akurat był które klasycznie po bogatym marcu, czyli 5495 netto. W maju 9933 i 95 groszy netto. I czerwiec w tej chwili zamknąłem, czyli 15171 zł. i 32 grosze netto. Ale nie zawsze tak było, bo ja copywriterem też nie jestem od wczoraj i nie jest tak, że przyszedłem do copywritingu i jeb, dycha na stół. Tylko to się mocno zmieniało. I tak, żeby Ci urealnić jakieś oczekiwania, to najpierw za tekst zarobiłem browara. Pamiętam, to była warka. Wtedy jeszcze warka smakowała jak piwo. Dostałem za pracę domową z angielskiego od kolegi. I za pracę domową z angielskiego dostawałem piątaka od Asi C. W liceum. Fajna dziewczyna. Dużo piątkowych wieczorów jej zawdzięczam, dużo ciekawych piątkowych wieczorów jej zawdzięczam, bo dzięki tej piątce na browara mogłem sobie wyjść z chłopakami. Także i to był pierwszy stały, regularny klient. Także piątka za, takie, za taką pracę domową z angielskiego na jakieś 100 słów to, to można sobie policzyć. Nawet to był jedyny moment w mojej karierze, kiedy zarabiałem 5 zł za 1000 znaków, ale jeszcze nie byłem copywriterem. Potem, kiedy w 2019 roku dostałem robotę na etacie, na początek miałem 12,60 za godzinę. Potem miałem 15,60 za godzinę, potem odpowiednio 18 i 22 zł za godzinę. Tylko, że to było 200 godzin w miesiącu i yy, trochę zalatywało kołchodem. Za czasów Rankomatu nie mogę powiedzieć, ile dokładnie zarabiałem, bo mi umowa na to nie pozwala, ale mogę powiedzieć, że nieco poniżej średniej krajowej brutto i dobrze powyżej minimalnej. I też nieco powyżej średniej rynkowej copywritera. W 2000 to było w 2021 roku. Co do freelansu, pierwszy miesiąc na freelance zarobiłem 300 zł za dosłownie trzy teksty. W drugim miesiącu pamiętam, że pisałem swój pierwszy landing page o komorach normobarycznych, za który wziąłem 20 zł za 1000 znaków, czyli 400 zł za całe zlecenie. I to już była dla mnie fajna kasa. To dodając do, do zarobków, jeszcze wtedy nie pracowałem w rankomacie. To było całkiem, całkiem przyjemne. W sierpniu 2021 roku, już pracując w rankomacie, miałem trochę więcej czasu po godzinach na to, żeby budować freelance. I wpadło mi prawie 5000 zł, jak złapałem gościa z Singapuru. Dokładnie 4904 zł brutto. Mój średni dochód z freelansów w 2022 roku, kiedy jeszcze pracowałem na etacie, wyniósł według dokumentów księgowych 4,5000 miesięcznie. Dodając do tego zarobki z etatu, miałem całkiem przyzwoitą, e, przyzwoitą wypłatę. W 2023 roku, no Pita już Ci raczej nie pokaże, ale mogę ci powiedzieć, że mój dochód wyniósł 94 tysiące zł po odliczeniu zusów, podatków i vat -ów. czyli jakieś 7-800 na rękę. Zarobki moje tegoroczne już były. I to tyle. Myślę, że w tej kwestii jestem chyba najbardziej transparentną osobą w polskim internecie. Przy czym jedno zaznaczenie: że ja zarabiam tylko z copywritingu, nie mam żadnej innej działalności, nie będę robił screenshotów swojego wyciągu. Swojego rachunku bankowego, gdzie stoją też e, kwoty za jakieś inne rzeczy. Ja w tej chwili zarabiam tylko za pisanie i za materiały szkoleniowe, za nic więcej. Króciutko o tym, jak zarabia copywriter. Jeżeli jesteś początkującą osobą i chcesz wiedzieć, jak te zarobki wyglądają, to to jest moment dla ciebie. Jeżeli już wiesz, że się liczy za znaki, to możesz to spokojnie ominąć. Pierwsza rzecz to jest na umowie. Na umowie masz tyle, ile masz na umowie wpisane. Tu nie ma żadnej filozofii. Przychodzi stała wypłata raz w miesiącu, i to jest cały Twój. Pieniądz. Na freelancie najczęściej w Polsce liczy się za znaki, czasem liczy się za słowa, rzadko nie wiem czemu się przyjęło za znaki, próbowałem to rozkminić, ale liczy się za znaki, za tysiąc znaków ze spacjami. Tysiąc znaków ze spacjami to jest mniej więcej 3 czwarte strony i około 650-700 słów. Język polski ma około 7 znaków za 7 znaków na słowo i taki średni artykuł na 1000 słów to jest mniej więcej 6,5 tysiąca-7 tysięcy znaków po polsku. Za granicą liczą raczej na słowa, i też jeżeli masz artykuł na 1000 słów po 20 centów, to masz 200 dolców za artykuł. Można liczyć za projekt albo za tekst, za pojedynczą robotę, i można się spotkać z opiniami, że tylko biedaki liczą za znaki. I ogólnie z taką pogardliwą gadką, której ja nie jestem fanem, bo w sumie co to kogo obchodzi, jak się kto rozlicza. Jeżeli się ktoś będzie chciał rozliczać paciorkami za copywriting, to niech się rozlicza paciorkami. Po co komuś włazić w biznes? Jeżeli komuś jest wygodnie rozliczać się na znaki, niech się do cholery rozlicza za znaki. Co będziesz komuś dyktować, jak ma prowadzić swój biznes? Jak prowadzi źle, to mu ten biznes padnie i to nie jest Twój interes. Ja tutaj nie rozróżniam, czy, czy ktoś jak liczy projektowo, czy jak ktoś liczy za znaki, to jest lepszy czy gorszy. Może się okazać, że ten, co pisze za znaki, lepszy pisze kopii niż ten, co się rozlicza projektowo, a projektowo będzie się. Spotkałem się z takimi głosami naprawdę, że, że trzeba być idiotą, żeby nie liczyć projektowo, bo coś tam. Niech każdy liczy, jak chce. Tym bardziej, że kwestie stawek, rozma... kwestie stawek omawiam w innym odcinku i tego, kiedy i jak za znaki, czy nie za znaki liczyć, to można sobie jeszcze dooglądać. Tu będzie karta. Copywriter może się też rozliczać godzinowo. Nie, niektóre projekty tego wymagają, kiedy na przykład nie wiesz, jak długi będzie tekst, ale mniej więcej wiesz, ile czasu on ci zajmie. Niektórzy klienci płacą za godzinę. Miałem propozycję z agencji, stówka za godzinę, której nie wziąłem, bo mi na godzinę wychodzi więcej projektowo. Ile dokładnie na godzinę dostaniesz, nie mniej niż te 27 brutto, które w tej chwili jest minimalną, jak minimalna wzrośnie, to dostaniesz więcej, ale tak naprawdę dostaniesz tyle, ile sobie ugrasz. Najwięcej dostałem propozycję za godzinę 170 zł netto, to tak dla referencji. Mam też odcinek o tym, jak wyceniać swoją pracę, zachęcam Cię do obejrzenia albo zakolejkowania go, to Ci trochę więcej wyjaśni. Kolejna ważna kwestia, czyli to, od czego zależą zarobki copywritera. Mówi się, Przede wszystkim, że zarobki copywritera teraz zależą od doświadczenia. Ja uważam, że to jest kompletny bullshit. Dlaczego uważam, że to jest bullshit? Zwłaszcza na freelance. Znam osoby, które są w branży trzy razy dłużej niż ja, łapią prawie 15 lat doświadczenia i biorą trzy razy mniej hajsu niż ja. Więc powiedz mi teraz, że doświadczenie automatycznie oznacza zarobki. Nie, nie doświadczenie. Doświadczenie, czyli jak długo jesteś w branży, mylnie jest postrzegane jako umiejętności i kompetencje, ale. Kiedy utożsamiasz doświadczenie właśnie z umiejętnościami i kompetencjami, wtedy jeszcze się to jakoś spina. Więc to, do czego Cię zachęcam, to do tego, żeby zdobywać umiejętności i kompetencje, a nie doświadczenie. Na freelancie, jeszcze na etacie może jeszcze, może Ci zapłacą za dupo godziny, ale na freelancie nikt Ci nie zapłaci za dupo godziny. Jeżeli powiesz klientowi, że masz napisane 850 tysięcy tekstów i jesteś w branży 12 lat, klienta to gówno obchodzi. Jeżeli ten tekst jest gówniany i nie dowozi. Ja autentycznie znam takie przypadki. Mam tu odcinek o gościu, który po 11 latach doświadczenia, po 11 latach w branży, bierze 6 zł za 1000 znaków za artykuł ekspercki. 6 zł za 1000 znaków. Po 11 latach. To jest 10 razy mniej niż ja biorę statystycznie. 8-10 razy mniej, gdzie ja mam prawie trzykrotnie krótsze doświadczenie. Więc, jak widzisz, tutaj długość nie ma znaczenia. Miałem też potencjalną podwykonawczynię, która brała 5 zł za 1000 znaków za 12 lat pracy. Po 12 latach w branży dziewczyna bierze 5 zł za 1000 znaków. I myślę sobie, kurwa nie wierzę. Nie wierzę po prostu w to, że ktoś po 12 latach bierze 5 zł za 1000 znaków. I ja wiedziałem, że ja nie dostanę dobrego tekstu, ale myślę, że zlecę jej. Wywalę te 35 zł w błoto, żeby się dowiedzieć, jak pisze osoba po 12 latach w branży za 5 zł za 1000 znaków. I co? I ta dziewczyna mi po 3 dniach napisała, że ona nie da rady tak długiego tekstu napisać. 12 lat w branży. To ja też teraz mógłbym powiedzieć, że. Jestem w branży 34, 16, 18 lat, bo w, w liceum pisałem asi yy, prace domowe z angielskiego, więc umiejętności i kompetencje. Powiem Ci na swoim przykładzie. W pierwszej pracy dostałem szkolenie z SEO copywritingu i surfera SEO, którego używam do dziś, surfera. W rankomacie pracowałem dla lidera w branży, co dokłada się do portfolio i marki osobistej. Co się tam nauczyłem na temat tego, jak działa kontent w wielkiej firmie, to moje. Zrobiłem kurs spuszczania reklam na fejsie u Dawida Zielińskiego. Jestem w szkole prezesek Danki Piaseckiej, gdzie od podstaw poznaję budowę modelu biznesowego i badania klienta, co przydaje mi się każdego dnia w mojej robocie. Miałem robione badania MaxiDisk, Frizz, RMP, które mówią mi kim jestem, co robię, czego chcę, gdzie jest moja motywacja. Przeszedłem kurs programowania podświadomości u Pawła Pawlaka. Wiem skąd się biorą lęki, traumy, schematy, wiem co z nimi robić. Przeszedłem kurs hakowanie produktywności u Ludwika Siadlaka. I liczy się czas u Bartka Popiela. Czyli dzięki temu jestem w stanie przerobić więcej roboty skuteczniej i zrobić to lepiej. Przeszedłem kurs budowania marki osobistej na LinkedIn DCC, autora Norberta Uselisa. Norberta, pozdrawiam. Chodziłem na terapię, dzięki czemu poznałem siebie, pousuwałem część blokad, przekonań. Moja pewność siebie trochę wzrosła jeszcze nie do końca, jeszcze na terapię wrócę, ale już jest poprawa. Obejrzałem tony, tony materiałów na YouTubie. Nie tylko o tym, jak pisać, właściwie to mało oglądam o tym, jak pisać, bardziej oglądam o tym, jak poznać swojego klienta, jak mu dostarczyć wartość, jak poznać klientów i jego klienta, jako znaleźć odpowiedź na te pytania. Prowadzę newsletter, który też mnie uczy tego, jak newsletter działa, dzięki co przekłada się na moją skuteczność w pisaniu newsletterów dla klientów, bo mam już swoje wnioski, które mogę przenieść na, na grunt klienta, na biznes klienta. Nagrywam ten podcast, dzięki temu uczę się od ludzi. Jeżeli rozmawiam ze znaną osobą, doświadczoną osobą, ogarniętą osobą, to jest tak naprawdę dla mnie półtora godzinna konsultacja marketingowo-biznesowa. Ziomek z roboty nauczył mnie podstaw Figmy i podstawowe rzeczy mogę sobie zrobić sam. Wiem też, czego wymagać później od grafika komputerowego. Mam swojego YouTuba, wiem jak tworzyć kontent wideo, wiem jak tworzyć opis, wiem na co zwracać uwagę, wiem jak zrobić sobie skrypt albo napisać scenariusz, co też przekłada się na klientów. Jak kiedyś mój klient zechce robić YouTube'a, ja już mam swoje żywe wnioski, żeby mu to przedstawić, a nie muszę googlać albo oglądać, albo YouTube'ować. Robię krótkie formy wideo, piszę posty na LinkedIn, przez co testuję huki, nagłówki, testuję to, co zażera, to też potem przekładam na klientów. Czytałem dziesiątki książek o copywritingu. Teraz uczę się więcej o finansach, żeby skalować, rozwijać, finalnie stworzyć firmę, która działa beze mnie. Od dwóch lat uczę się o AI, nie na tyle na ile bym chciał, ale od dwóch lat uczę się obsługi AI, od półtora roku regularnie korzystam z AI, więc kumam jak działa i mogę tego kogoś nauczyć. Więc jak widzisz lista kompetencji to prawdopodobnie nawet nie są wszystkie, ale lista kompetencji i umiejętności jakie nabyłem przez ten cały czas jest długa i tu, gdzie tu było pisanie? Mam jeden kurs copywritingu, to jest y, kurs liczy się oferta Bartka Popiela o tym jak pisać oferty sprzedażowe, to jest jeden jedyny kurs copywritingu, to jest tyle jeśli chodzi o pisanie, ale mam szereg innych skillsów. I to wpływa na stawkę i wpływa też przede wszystkim na to, że bez problemu mogę pozyskać klientów. Co jest dużo ważniejsze niż to, ile za tego klienta weźmiesz. Bo im więcej klientów przerobisz, tym więcej później masz wniosków, które przekładasz na kolejnych klientów. I to jest coś, co odróżnia copywriterów z sukcesami od, od tych, którzy ponoszą porażkę. Mindset i skillset. Ci, którzy ponoszą porażkę, którzy mówią, że się nie da, którzy narzekają, yy, ulegają frustracji, oni się po prostu nie uczą, nie rozwijają, dla nich jedyny Aspekt pracy jako copywriter to jest pisanie. Tworzenie tekstu, wysyłanie tego tekstu do klienta i to jest tyle. Tu nie ma rozwoju. Musisz zdobywać nowe umiejętności albo rozwijać te, które już posiadasz. To jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o zarobki copywritera. Teraz druga rzecz, która wpływa na wysokość tych zarobków, czyli ilość roboty, jaką przerobi. Roboty. Nie czasu, jaki przesiedzi w robocie. Roboty. To, że ty siedzisz nad artykułem 8 godzin, to nikogo nie interesuje. Klienta obchodzi tylko artykuł i ile za niego zapłaci. Przy czym też jeszcze chcę zauważyć jedną rzecz, że wiele osób mylnie wychodzi z założenia, że więcej zleceń to więcej hajsu. Ale to jest tylko częściowo prawda, bo to równanie wygląda troszeczkę inaczej. Podstawowe równanie copywriterów wygląda tak: liczba zleceń razy stawka równa się zarobki. Ale ono powinno wyglądać w ten sposób: liczba zleceń razy stawka, dzielone przez godziny spędzone w tej robocie to wszystko w nawiasie razy godziny spędzone w tej robocie. Wtedy masz stawkę godzinową, stawkę w przeliczeniu na godziny, razy godziny, które, przez które wykonujesz, dowożysz pracę, i to ci wychodzą zarobki. I dlatego to równanie jest lepsze, bo wraz ze wzrostem stawki godzinowej, stawki wartości, wraz ze wzrostem wartości pracy, którą wykonujesz w przeliczeniu na godzinę, Twoje zarobki będą rosły. Pomimo tego, że liczba zleceń może pozostać taka sama, a nawet jeżeli stawka będzie rosła i będzie rosła szybciej, niż Twoje zlecenia będą spadać. To wraz ze spadkiem zleceń może rosnąć Twoja stawka, może, mogą rosnąć Twoje zarobki. To jest coś, czego wielu copywriterów się przez całe życie nie nauczy, będą myśleli, że jak łapią wszystkie zlecenia, to, to podbiją cały świat. No nie, to nie jest droga do miliona. Poza tym spójrz jeszcze na jedną taką rzecz. Jeżeli w godzinę zrobisz projekt za 500 zł i po drugiej stronie masz copywritera, któremu zarobienie 500 zł zajmuje 8 godzin, to który zarabia lepiej? Kolejna rzecz, która wpływa na zarobki to branża. Są branże, w których jest siano i są branże, w których siana nie ma. Branże, w których jest siano, to są te, które są najbardziej konkurencyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o Google'a. Typu na przykład kasyna, gry hazardowe, ubezpieczenia, finanse, kredyty, pożyczki. Branża medyczna. To są jednocześnie najtrudniejsze branże do pisania. Więc to też nie jest tak, że z ulicy sobie wejdziesz, postanowisz, będę pisać o medycynie i dawajcie mi tutaj 10 koła. To tak nie działa. Kolejną rzeczą jest, Specjalizacja. Im lepiej się znasz na temacie, tym wyższe stawki możesz krzyczeć, bo jest większe zapotrzebowanie na kogoś o Twoim skillsecie. Im rzadszy skill set, tym mniejsza konkurencja. Im mniejsza konkurencja, tym mniejsza podaż copywriterów. a im mniejsza podaż przy rosnącym popycie, tym co rośnie cena. Podstawowe prawo ekonomii, prawo popytu i podaży. I zestaw to sobie teraz z copywriterami, którzy są na początku i którzy się nie specjalizują. Tu jest duża podaż copywriterów, popyt zostaje ten sam. I ta podaż copywriterów cały czas rośnie, bo ich przybywa, bo ktoś im nawciska głupot, że jest niski próg wejścia i można zacząć jutro, bo przecież umiesz pisać, nie? I ten cały, ten cały dół, te dolne 80%, to są copywriterzy o niskich kompetencjach. Podaż rośnie, popyt zostaje ten sam, co spada? Cena. Proste. Kolejna rzecz, która wpływa na zarobki, to pozycja w łańcuchu, czyli... Jeżeli pracujesz bezpośrednio z klientem, odcinasz pośredników i ta kasa, która idzie od klienta, idzie bezpośrednio do ciebie. Fakt faktem, odpada tutaj część kasy na to, że tym klientem trzeba się zająć, na czynności administracyjne, na, wła na własny marketing. Na to wszystko odpada trochę czasu, przez co odpada trochę hajsu, ale nie płacisz agencji za to, że ci tego klienta przyprowadzi. To, czy dla agencji jest dobrze pracować, czy nie jest dobrze pracować, to jest temat na osobny odcinek, także nie będziemy o tym mówić. Nawet dochodziło do sytuacji, gdzie Klient zatrudniał agencję, agencja <grywa> zatrudniała freelancera, freelancer brał zlecenie i zlecał to na Good Contencie za 2 zł za 1000 znaków, gdzie agencja, podejrzewam, że poniżej 70-80 od klienta nie brała. No to, to możesz sobie <grywa> wyobrazić, że do takiej komedii dochodzi. Jeżeli Ty jesteś na samym dole, jeżeli Ty jesteś tym copywriterem, który 2-3 lata był na Good Contencie, to zarabiasz ułamek tego, co za Twoją robotę dostaje agencja. Ułamek. Kolejna rzecz, która wpływa na zarobki, to jest rodzaj treści, jakie piszesz. Rodzaj, przy czym rodzaj dyktuje stawkę, ale nie zarobki, bo jednostkowa cena za ofertę sprzedażową to jest, no, załóżmy, od trzech koła wzwyż. Paweł Cisek, tutaj będzie karta, rozmawialiśmy o tym, o ofertach sprzedażowych, to padła kwota 8 tysięcy złotych, że jak ktoś robi kampanię online kursu produktu cyfrowego i wykręca 500 tysięcy złotych, nie powinno być dla niego problemem zapłacić 8 koła za ofertę sprzedażową i powiedzmy maile. No to 8 tysięcy wydaje ci się dużo. Ale ile takich ofert zrobisz w miesiącu? Nie wiadomo. Jeżeli zrobisz takie 3, to masz 24 kafle. Jeżeli zrobisz jedną, to masz 8 kafli. A jeżeli będzie się robić 2 miesiące, bo też tak może być, to zarobisz po 4 kafle. Z kolei po drugiej stronie mamy artykuły blogowe, które nie są tak ambitne i stawka 200-300 zł za artykuł nie robi takiego wrażenia jak 8 tysięcy za ofertę sprzedażową, ale jeżeli tych artykułów natrzaskasz dużo i masz klientów, którzy na przykład akceptują Twoją stawkę przy użyciu AI, możesz zarobić naprawdę dobrą kasę. I znam gościa, który, który takich artykułów po 30-35 zł za 1000 znaków trzaska 40-50 tysięcy znaków dziennie i wychodzi mu 30 kafli miesięcznie. Następna rzecz w kwestii zarobków to jest rodzaj, forma zatrudnienia, forma tego, w jaki sposób pracujesz. I tutaj masz etat, masz dorabianie i masz freelance. Dzielę dorabianie i freelance, bo dorabianie to jest. Ja rozumiem, że dorabianie to jest po etacie, czyli jesteś na etacie i na freelance. Pracując na etacie, masz zarobki takie, jakie mówiłem wcześniej, czyli tyle, ile na umowie tyle masz. Początkujący weźmie minimalną, doświadczony weźmie minimalną plus powiedzmy 20-30%, senior myślę, że poniżej 7-8 koła na łapę nie będzie się chciał schylać. Z kolei, jeśli pracujesz na etacie, masz te, powiedzmy, 7 godzin efektywnej pracy plus 2-3 godziny roboty na freelance, to w te 2-3 godziny myślę, że dodatkowe 200-300 zł yy, zarobisz. Nawet głupia stuwa przez 20 dni roboczych w miesiącu to jest 2000 zł. A stuwa to jest 20 tysięcy znaków po, po 5 zł za 1000 znaków, nie? Czy artykuł na 5000 znaków za 20 zł za 1000 znaków. No to, to umówmy się, że to nie jest dużo pracy. I też, żeby nie było... Ja to ciągnąłem przez prawie 3 lata, od lutego 2021 do lutego 2023. Ja to ciągnąłem przez 2 lata i da się. Tylko, że to oznacza pracę po godzinach i oznacza pracę w weekendy. I umówmy się, ja nie mam dzieci, więc jeżeli masz dzieci, to może to nie być dla ciebie dostępne. Ale jeżeli jeszcze dzieci nie masz, to ja nie widzę problemu, żeby w ten weekend jeszcze przysiąść, 2-3 stówki dorobić. No i ostatnia rzecz to jest właśnie freelance. Ile się zarabia na freelance? Tutaj reguły nie ma. Możesz zarobić 500 złotych w miesiącu, możesz zarobić 15 tysięcy złotych w miesiącu. Na przykład Ania Różak jak była u mnie w podcaście. Tutaj się będzie wyświetlać karta. Może sobie posłuchać, że ma miesiąc kiedy zarobi 1300 złotych i ma miesiąc kiedy zarobi 13 tysięcy złotych. Znaczy raz miała, to było to 1800 zł zarobiła. Tak samo Dominika Seratowicz. W tym momencie powinna się wyświetlać karta. Mówiła, że ma miesiące, kiedy zrobi 3000 zł, i też ma miesiące, kiedy zrobić 13. I ma miesiące, kiedy zarobi 23. Więc tu reguły nie ma. Ile ty będziesz zarabiać, tego ja ci nie powiem, bo nie wiem, jakie masz zaangażowanie, jakie masz moce przerobowe, czy masz rodzinę, czy nie masz rodziny, czy jesteś samotnikiem, czy na przykład jak ja siedzisz sobie z narzeczoną i narzeczona pozwala ci, zapierdziela 10 godzin dziennie i w weekendy. Nie wiem tego. To musisz policzyć samodzielnie. Kolejna rzecz wpływająca na Twoje zarobki to forma rozliczenia. I tutaj prawdopodobnie nie ma lepszego źródła wiedzy na ten temat niż odcinek z Kubą Chmieleckim. Tutaj się wyświetla karta. Wszystkie linki będą w opisie. Możesz się. Najpopularniejsze formy rozliczenia to jest nierejestrowana działalność gospodarcza, gdzie do, 2000, do 3 czwartych minimalnej krajowej miesięcznie możesz zarobić. Przy czym w tym momencie ten limit jeszcze jest miesięczny, a w 2025 już będzie roczny. Następnie rozliczenia przez portale typu UZMI, KUGARU biski, które polegają na tym, że portal podpisuje z Tobą umowę o dzieło, a pracodawcy wystawia fakturę. Odbierają od pracodawcy, od zleceniodawcy kasę i wypłacają Tobie na umowie o dzieło. To jest spoko na początku. Następnie mamy faktury i mamy po prostu umowę o dzieło z klientem. Raczej umowy o pracę się jako copywriter nie podpisuje, nie na freelancie. I w zależności od tego, jaką masz formę zatrudnienia zależeć będą podatki. Aha, zapomniałem, jeszcze spółka. Możesz mieć spółkę. Spółka jest chyba najmniej popularną rzeczą wśród copywriterów, bo jest drogą opcją, trochę skomplikowaną, trochę przepapieryzowaną, ale dobrą. Dobrą, kiedy zarabiasz dobrą kasę. A że copywriterzy nie zarabiają dobrej kasy, to rzadko mają spółkę. Twoje zarobki zależeć będą od kraju pochodzenia zleceniodawcy, od kraju, w którym ten biznes się dzieje. Za granicą zarobki są inne, są wyższe, ale też i wymagania są wyższe. Rozmawiałem na przykład z Tomkiem Bilem i on miał klientów zagranicznych i teraz nie ma klientów zagranicznych dlatego, że pomimo, że ma certyfikat C2 z angielskiego i chyba z niemieckiego, nie jest na takim poziomie, jakiego oczekują klienci zagraniczni to też jest trochę mit że klient zagraniczny weźmie kogoś z Polski i, i zapłaci mu tyle, ile native'owi nie zapłaci tyle, ile native'owi i też niekoniecznie osoba z Polski osiągnie kiedykolwiek poziom native jeżeli nie mieszka za granicą od, od małego żeby ci bardziej przybliżyć perspektywę, w sierpniu 2021 dostałem 5 centów za słowo od gościa z Singapuru. Co dawało wtedy jakieś 35 zł za 1000 znaków i jednocześnie miałem też zlecenie trochę później za 10 centów za słowo, co dawało około 70 zł za 1000 znaków, jak dobrze liczę. 60-70. Miałem gościa z Australii, tutaj była optymalizacja treści w surferze, dostawałem 10 dolarów amerykańskich za godzinę. I miałem gościa z USA, też 10 centów za słowo, fajnie płacił, szybko płacił, bezproblemowo, tylko że miał jakieś dziwne wymagania, więc. Więc to tyle, jeśli chodzi o zarobki za granicą. Po prostu jest trudnie także na to się szykuj i jako osoba początkująca podejrzewam, że na takim zleceniu połamiesz sobie nogi. Więc raczej bym się najpierw nauczył, zanim zacząłbym zawracać komuś za granicą dupę. Zarobki zależą też, o czym się mówi bardzo rzadko, od umiejętności miękkich, czyli negocjowanie. Budowa marki osobistej i pewność siebie. Jeżeli chodzi o negocjowanie, polecam Ci odcinek z Ewą Scheiner, certyfikowaną negocjatorką, która prowadzi szkolenia negocjuj kobieto, mam z nią odcinek. Przez godzinę rozmawiamy o tym, jak negocjować i jak zyskać lepszą pozycję w negocjacjach. Jeżeli chodzi o markę osobistą, polecam Ci odcinek z Sylwią Bujak. Ona tam o tym mówi, na co zwracać uwagę przy budowie marki osobistej, jak tą markę stworzyć, jak być choć trochę autentycznym, i jak to później przełożyć na biznes. A jeżeli chodzi o pewność siebie, to w tej chwili jedyne co mogę polecić to mój bezpłatny kurs na temat tego jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Link będzie w opisie na samej górze. 4 godziny solidnego materiału o tym przede wszystkim jak poradzić sobie tutaj z pracą copywritera, jak poradzić sobie z zarobkami w głowie, jak poradzić sobie z wyceną, a dopiero potem kwestie techniczne, czyli jak pisać. Teraz jeszcze jedna kwestia, która może Ci interesować, czyli jaką dniówkę można wykręcić w copywritingu. To przenosząc to na przykład oferty sprzedażowej, którą no, jeżeli zmęczysz ją w tydzień, co, w co wątpię, i weźmiesz za nią 8 kafli, to masz ponad 1000 dniówką. Jeżeli trzaskasz artykuły blogowe, tak jak ten ziomek, i trzaskasz 40 tysięcy znaków po 30 zł, to masz 1200 zł dniówką. U mnie standardowa dniówka w tej chwili wychodzi między 500 a 1000 zł. W zależności od tego, jakie mam flow, ile mam energii, czy się męczę, czy robię przerwy czy mam ciekawe tematy do roboty, czy mam coś męczącego, czy mam dużo spotkań, to też na to wszystko wpływa. Jaką ty będziesz mieć dniówkę? Ponownie przelicz sobie przez swoją pracę, stawkę godzinową, jak wyceniasz robotę i tak dalej. I teraz tak, jak zwiększać zarobki, bo to ile copywriter zarabia, to już mamy ustalone, to ile ty zarobisz, tego nikt nie wie oprócz ciebie, ale jak te zarobki zwiększać? Przede wszystkim nie byłbym sobą, gdybym nie polecił Ci zacząć od mojego kursu Jak zarabiać więcej hajsu. Tam jest to wszystko opisane bardziej szczegółowo. Ale z, z krótkich tipów, jakie mogę Ci dać, to tak: buduj portfolio. Zwłaszcza na początku. Portfolio będzie ważniejsze niż kasa. Mam o tym odcinek Jak zbudować portfolio bez zleceń, żeby nie było, że. Bo, bo ja nie mam zleceń i nie mam jak budować portfolio. Nie potrzebujesz zleceń, żeby budować portfolio. Potrzebujesz tylko włożyć trochę pracy. Kolejna rzecz. Ucz się i to nie tylko copywritingu. Jak chcesz załapać podstawy, to mam ebooka, który powinien ci dać solidnego kopa i coś, co myślę, że na początek na pierwszy rok, dwa pozwoli Ci dostatecznie podnieść umiejętności, żeby zarobić na coś lepszego. Jak nie, to książka za 30-40 zł wystarczy. Mam lub będę miał odcinek z Pawłem Jaczewskim z firmy MT Business, który poleca książki dla copywriterów. Z książek, które ja mogę polecić, które przeczytałem, to sekrety copywritingu Jima Edwardsa. I książka Artura Jabłońskiego, jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować. To są koszty naprawdę rzędu 30, maksymalnie 40 zł. No to umówmy się, że to nie jest dużo, to jest może 2000 znaków. To już nawet na, nawet na good kontencie na można było tyle zarobić. Kolejna rzecz, buduj markę osobistą. Właściwie nie markę osobistą, tylko reputację. Bo reputacja to jest trochę coś innego niż marka osobista. Buduj reputację, która następnie pozwoli Ci wygrać klienta, dyktować wyższe stawki, zbuduje Twoją pewność siebie. Jak budować reputację? Trzeba dowozić. Trzeba dowozić i myślę, że to jest to, że, i myślę, że to jest bardziej cecha charakteru niż umiejętność albo wiedza. I niestety to po prostu, po prostu trzeba iść i zrobić robotę. Tu nie ma nic pomiędzy. Jak ci się nie chce iść i robić roboty, to masz prawdopodobnie jakiś problem do przepracowania w głowie i trzeba to po prostu przepracować. Tak. Jak się pojawia prokrastynacja, trzeba. Prokrastynacja najczęściej bierze się ze strachu przed tym, co czeka na końcu danej roboty. Jak ustalisz, dlaczego się tego boisz? będziesz w stanie mniej więcej z tym podziałać. Kolejna rzecz, nie będę tutaj w ogóle oryginalny łap klientów. Im więcej klientów przerobisz, tym lepszym copywriterem będziesz. Była taka historia, że wzięli naukowcy wzięli dwie grupy osób na zawody na kurs garncarstwa. W jednej grupie kazali robić, kazali zrobić najlepszy garnek z gliny, jaki tylko potrafią zrobić. W Drugiej grupie kazali zrobić tyle garnków, ile dadzą radę. I po pewnym czasie, chyba po miesiącu, okazało się, że ta grupa, która robiła więcej garnków, nie tylko zrobiła więcej garnków, ale jeszcze robiła lepsze garnki, bo doszli do wprawy. I tak samo jest z klientami. Klienci muszą cały czas do Ciebie przychodzić. Część odpada, część zostaje, część zostaje na stałe, część jest tak zadowolona z Ciebie, że Cię poleca, część jest niezadowolona i odchodzi. Z części Ty nie jesteś zadowolony i cieszysz się, że odchodzą. Tym sposobem Twój portfel klientów rozwija się. Twój profil klienta idealnego, realnego też się rozwija i dzięki temu wiesz, z kim chcesz pracować, z kim nie chcesz pracować, kto dobrze płaci, kto ma czerwone flagi, kto jest upierdliwy, kto jest przyjemny, kto Cię rozwija, bo zlecenia też powinny rozwijać. To nie jest tak, że przychodzę i mechanicznie robię tekst, kasuję za niego forsa i, i to jest tyle. Zlecenia też powinny rozwijać. Jak już masz tych klientów, im więcej ich masz, im lepszy jesteś, lepsza w swojej robocie, im większe masz umiejętności, tym lepszą robotę robisz. Jak lepszą robotę robisz, klient jest zadowolony. Jak jest zadowolony, zbieraj opinie. Im więcej opinii, tym łatwiej będzie Ci przekonać kolejnych klientów. Proś klientów o polecenia. Polecenia to jest trochę co, coś innego niż opinie, ale proś klientów o polecenia. Spytaj, kogo znasz, komu jeszcze mógłbym zrobić taką dobrą robotę jak tobie. Nie będzie to żadną tajemnicą ani żadnym odkryciem, że ludzie biznesu znają innych ludzi, biznesu. Jeżeli znają dobrego copywritera, a to naprawdę jest towar deficytowy w tej chwili, dobry, solidny copywriter, naprawdę wystarczy się postarać. Czasem naprawdę wystarczy się postarać, czasem na... wystarczy tyle się postarać, żeby dostać zlecenie i polecenie. Co jeszcze? Zwiększ produktywność. Tak jak powiedziałem wcześniej, im więcej roboty wykonasz, tym więcej za nią skasujesz. Rosnąca stawka w przeliczeniu za robotę to jest jedno, ale rosnąca ilość pracy, jaką wykonasz, to jest drugie. I można naprawdę przesiedzieć pół dnia i nic nie zrobić. A można cały dzień zrobić coś produktywnego, za co weźmiesz forse, za co weźmiesz kasę dzisiaj, albo za co weźmiesz kasę w przyszłości, albo coś, co stworzy podstawy do tego, żeby w przyszłości kasę wziąć. Kolejna rzecz: dowiedz się, ile w ogóle chcesz zarabiać i po co. To jest pytanie, którego wiele osób sobie nie zadaje. Oni zarabiają 4, 5, 6 tysięcy i nie, wiem, nie wiedzą, czy to jest dość, czy to nie jest dość, czy chcą więcej, czy nie chcą więcej. Tutaj też trzeba uważać na inflację kosztów życia. Jak zarabiasz 1500 zł, no to szyjesz tak, żeby przeżyć, a jak już zarabiasz piątkę, no to myślisz sobie, a dobra, kupię sobie coś lepszego, nie? I okazuje się, że zarabiasz trzy razy więcej, a zostaje ci tyle samo, czyli nic. I żeby nie było, przerabiam to na własnej skórze. Ostatnia rzecz, którą możesz zrobić, to pracuj nad mindsetem. Myślę, że mój kurs będzie takim początkiem, bo tam jest bardzo, bardzo dużo o mindsetie, jest więcej o mindsetie niż o umiejętnościach. Bo ja myślę, że copywriterzy w Polsce nie potrzebują więcej wiedzy albo umiejętności, tylko potrzebują sobie poukładać w głowie. Skąd to wiem? Po sobie. Bo jak ja sobie w głowie poukładałem, automatycznie zacząłem zarabiać więcej kasy. I jeżeli to Ci pomoże, to pamiętaj, że jest ktoś dwa razy głupszy od Ciebie, kto zarabia dwa razy więcej hajsu od Ciebie, tylko dlatego, że jest zbyt głupi, żeby w siebie wątpić. I na pocieszenie mam jeszcze dla Ciebie jedną informację, że jeżeli w siebie wątpisz, jeżeli masz syndrom oszusta, jeżeli wewnętrzny krytyk nie daje Ci spokoju, to jest bardzo dobra oznaka, bo to jest oznaka intelektu. Ludzie głupi nie mają żadnych wątpliwości. Oni się nie zastanawiają, czy ten tekst będzie dobry, czy klient będzie zadowolony, czy dostanę za niego kasę, czy mnie poleci, czy mnie zjebie. Oni nie mają takich rozterek. Oni po prostu idą i robią. I ostatnia rzecz na temat zarobków copywritera, o której bardzo mało się mówi, bo wszyscy mówią: tak, idź, ciśnij, zarabiaj, pisz 5 zł za 1000 znaków, napiszesz 100 tysięcy znaków w godzinę, to masz 500 zł. Idź, rób, zasuwaj, yy, dawaj, 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 ciśnij, dawaj. Cisną na zarobki, cisną na posiadanie, cisną na to wszystko, a my w tym ciśnieniu czasem potrafimy się zgubić, czasem potrafimy zatracić sens tego ciśnięcia, bo może się okazać, że tobie piątka na łapę zupełności wystarczy. Zapłacisz sobie ratę kredytu, kupisz sobie piskę na mieście, kupisz sobie jakiś czteropak yy, piwa zero, czy co tam sobie chcesz kupić, i to ci wystarczy do szczęścia naprawdę, jeżeli nie czujesz potrzeby tego żeby cisnąć do 50 tysięcy miesięcznie to kurwa nie ciśnij nikt Ci nie każe i to co umyka wielu osobom w tym ciśnięciu za hajsem to jest zdrowie psychiczne zdrowie psychiczne, czyli ten taki komfort robienia tego co chcesz komfort pisania o tym o czym chcesz komfort zarabiania tyle ile chcesz tyle ile chcesz nie tyle ile uważasz, że powinieneś bo Ci ktoś nagadał, że dycha to jest minimum, inaczej jesteś pod człowiekiem, tylko komfort zarabiania tego, ile chcesz, za to, co chcesz. Nie za to, co ktoś ci każe, to jest na przykład moim zdaniem etap to jest powolna śmierć, bo cały czas ktoś ci każe coś robić i cały czas ktoś decyduje o tym, ile zarabiasz. Na freelance owszem, jest trudnie, bo tego klienta samemu trzeba sobie ogarnąć, ale do cholery ty decydujesz, ile zarabiasz. Jeżeli wychodzi ci z na godzinę i przepracujesz 200 godzin w miesiącu, to masz 20 kafli na łapy, nikogo nie prosisz. A jeżeli zechcesz sobie popracować 100 godzin w miesiącu, to masz dychę na łapę. Nie jest sztuką dużo zarabiać. Sztuką jest zarabiać w zgodzie ze sobą. I różni ludzie mają różne wartości. Są ludzie, którzy chcą zarobić wszystkie pieniądze świata, a są ludzie, którzy chcą być po prostu szczęśliwi. Definicja sukcesu to nie jest stan posiadania, to nie jest drogi samochód, to nie jest świecący zegarek, to nie jest najnowszy telefon. Definicją sukcesu jest posiadanie rzeczy, ludzi wokół siebie, cech, które chcesz mieć. Niektóre ktoś inny chce, żebyś miał, tylko które ty chcesz mieć. I też, żeby nie było, że jestem hipokrytą, bo ja tutaj mówię do ciebie jako do copywritera, który chce zarabiać więcej hajsu. I o tym jest ten podcast, o tym, jak zarabiać więcej hajsu. ale chcę powiedzieć, że ten hajs jest ci po coś. Ten hajs jest ci po to, żeby osiągać jakieś cele i spełniać marzenia. Twoje marzenia, nie cudze marzenia. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i ci sra do głowy, że, uuu, bo ja byłem na wakacjach w Egipcie, ty tydzień, dwa, on inclusive i tak zajebiście było, nie? a ty biedaku co masz, tylko tyle, nie? A później się okazuje, że ta osoba ma karty kredytowe ponaciągane do maksa, napięte jak plandeka na żuku, ileś tam tysięcy, ileś dziesiąt tysięcy długu, samochód ledwie spłacany i ona Ci będzie, wiesz, pozować, bo, bo ma drogi świecący zegarek, najnowszego iPhone'a co roku i, i w czasy w Egipcie on inclusive, no, czy to jest dla Ciebie wyznacznik sukcesu? Czy wyznacznikiem sukcesu będzie dla Ciebie na przykład praca 14 czy 16 godzin dziennie, że nie wiesz, jak się nazywasz, i zasuwasz non stop jak ten chomik w kółku, a gówno zostaje? Nie, moim zdaniem bardzo dobry cytat dał Chris Rock, który powiedział, że bogactwo to nie jest posiadanie dużo pieniędzy, to jest posiadanie opcji. I to, co przeczytałem u Feliksa Denisa w książce Jak być bogatym? Jak zostać bogatym? To, że bogactwo nie daje Ci pieniędzy, bogactwo daje Ci swobodę decydowania o tym, co zrobisz ze swoim czasem. Że jeżeli chcesz sobie pójść do firmy i wziąć udział w rekrutacji nowego dyrektora finansowego, to idziesz sobie do firmy. Jeżeli zechcesz tę firmę sprzedać, to ją sprzedajesz. A jeżeli zechcesz sobie kupić dom gdzieś w jednym z odludnych Stanów USA, siedzieć w nim i pisać poezję albo książkę, tak jak to zrobił Felix Dennis, to idziesz i to robisz. I do tego Cię zachęcam tym... Motywacyjnym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli dał Ci wartość, jeżeli pokazał Ci ile się zarabia w copywritingu, jeżeli już wiesz, czy chcesz copywriterem w ogóle być, czy nie, jeżeli Ci się w ogóle podobało, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij lajka like dla Spotify'a, pokaż tym algorytmom, że to jest fajnie. Niech ten odcinek się niesie, niech dzięki niemu inni też zarabiają więcej hajsu. Jeszcze raz przypominam o dodatkowych materiałach, które są w opisie. Wszystko, o czym mówiłem dzisiaj, w tym odcinku, będzie tam wskazane. Zwłaszcza bezpłatny kurs o tym, jak zarabiać więcej hajsu, który już pomaga ludziom zarabiać więcej na copywritingu. I na koniec, jeśli znasz osobę, która być może zastanawia się nad tym, czy zostać copywriterem, czy nie zostać copywriterem, podaślij jej ten odcinek. Może to jej trochę pomoże. Może dzięki Tobie podejmie dobrą decyzję, niekoniecznie o tym, żeby zostać copywriterem. Ja za dzisiaj Ci dziękuję. Życzę dobrego hajsowego dnia. Siema.